No i dobra, moi mili, tutaj ogarnąłem już tą lukę, która była. Wstawiłem na pkole. Wstawiłem też błotnik. Jest postawiony błotnik, tutaj jeszcze widzicie, tam gdzie, czekajcie, gdzie się skupi. Czemu nie chce się skupić? O, tam gdzie było spawane, to wiadomo, przepaliło, bo musiałem połączyć te dwie połówki w jedną całość. Ale to tam epoksydem się zamaluje, także spoko. Tak to wygląda. Tutaj musiałem zrobić taki myk. Tu się wam przyznam. To jest jakby taka rama, nie? To musiałem kawałek też odbudować z blachy dwójki. Ale niestety tutaj no, nie miałem za bardzo do czego spawać, bo tamta podłoga no, musiałem wyciąć do zdrowej, ale nie szło tam nic spawać ani dorobić, bo była warstwa takiej jakby sklejki, która jest już w takim stanie, że najmniejsze pyknięcie powodowało to, że zaczęło się tam palić. To miało taką na zdrowie konsystencję, nazwijmy to podpałki do grilla, także jakby zaczęło się palić, to ciężko to było ugasić, a jeszcze nie ma tam dojścia, także no niestety musiałem tutaj zrobić tak, że przykręciłem co 10 cm, dałem takie wkręty do blachy. No i ta strona niestety się trzyma na wkręty. Tutaj jest góra, o, tu widzicie, jak to było spawane. Spawy dałem elastometalem, no, zategociłem. Ale niestety ta strona, no tak po prostu wyszło. To można by było zrobić, ale wiecie, cały by trzeba było wybebeszać buz. Wszystko, całą tą zabudowę usuwać do gołej blachy i wtedy można się bawić. No ale to niestety nie, jeszcze nie teraz. No ale nic, to będzie dobrze. Tutaj się da masę na pędzel, uszczelnię te wszystkie tutaj. I wiecie, te szpary, woda nie powinna się tam dostawać. Także no tak to wygląda. No widzicie, czasem po prostu nie ma opcji. No nie ma, no nie dało się i tyle. Co tutaj dużo mówić. Odbudowałem też kawałek tego no, progu. Odbudowałem tutaj całe to. Tu jest nowy wstawiony taki, wiecie, wewnętrzny próg. Teraz już zaznaczyłem sobie otworki, wyszlifowałem, przyłożę zaraz panel i będziemy mieli ogarnięty już blacharsko naszego busika. Zostawiam takie bardziej przyziemne rzeczy, jak podkładowanie i szpachlowanie. Patrzcie, prawie bym sobie maskę sobie prawie rozdeptał, ale ona jest wytrzymała. Także tak to wygląda. Ja zaraz się biorę za spawanie. Lecę jak rakieta. Tutaj już mam poepoksydowane i poszpachlowane te elementy i zacząłem właśnie szlifować, znaczy matować pod ten nasz, jak to się mówi, ten cały raptor. Tutaj mam trochę zabawy, bo widzicie, to wszystko było malowane jakimiś pędzlami. Także tak to wygląda. Muszę to wszystko teraz no, zmatować drzwi. Widzicie, jak to. Każdy tutaj ćwiczył swoje jakieś wynurzenia malarskie, no ale nic. Mam tutaj papierów, tu nie będę się pieprzył. P100, P80 i to wszystko zmatujemy. Dobra, mój, ja już sobie szykuję samochód pod malowanie, ale niestety nie mam jeszcze farby, bo Poczta Polska działa jak wielkie gówno i gdzieś zgubili przesyłkę chyba. Wyklepałem tą belkę i teraz robię tutaj to czołowe wzmocnienie. Tutaj wyszła mała ała, widzicie, jest wygnite. Tutaj wygnił też, czekajcie, gdzie to jest, o, wygnił tutaj to skrzydełko zażarte. No i z drugiej strony też mamy tutaj dziurę, czekajcie, jak się skupi. No, tu mamy dziurę. Przygotowałem już blachę dwójkę i trzeba to będzie ładnie wszystko powzmacniać. Także dodatkowa robótka, no ale to musi być zrobione, bo tu widzicie, mamy śrubę, która trzyma nam resor od przodu. Także to musi być zrobione, bo jak nie, to by się tam mogło rozjechać na boki wszystko. No, witajcie, mili, po takiej krótkiej przerwie. Zjeżdżają mi powoli kurierzy i przywożą produkty do naszej kaczki tutaj. Mamy podkład epoksydowy. To jest już, on jest zabarwiony, ma kolor
Może widać, to jest taki kaki. Niebieski, taki wiecie, wojskowi zgniła zieleń. Tutaj wszystko opierdzielimy w epoksydzie. Widzicie, tutaj mamy goły metal, wszystko jest wyszlifowane. Jakieś warstwy farby. Dlatego to wszystko, całą kaczkę i górę, wszystko opierdzielimy w epoksydzie. A potem mokro na mokro walniemy sobie tego Raptora. Raptora robię pierwszy raz, także będę musiał sobie, wiecie, potestować, żeby nie narobić ambarasu. Tutaj przyszedł mi też Noxudol na kaczkę. Tutaj na szczęście od spodu zabezpieczenie, o dziwo, jest zdrowe. W większości tylko, wiecie, te miejsca, które robiłem, albo te, które będą wymagały, powiedzmy, uzupełnienia. To mamy tutaj, no, zamówiłem dwie puszki Noxudola 900 na pistolet i zamówiłem na te nadkola. Czekajcie, już wam pokazuję te, które wymieniałem. No tutaj widzicie, wymieniałem te wszystkie nadkola, one są zaoksydowane. Wezmę delikatnie no, włókninę, zmatuję to ciut i damy tutaj autoplastone. Autoplastone, czy to jest taka masa? Czekajcie, niech ja to wyciągnę jakoś. Czekajcie, zobaczymy, ile to, co ile kosztuje. No, masa. Widać, no, 250 zł zapłaciłem za wszystko. Tam jeszcze doszło 18 zł za kurier. Także no, ceny są takie, jakie są. Wiecie co, poczekajcie, ja tylko odłożę telefon i to wyciągnę wszystko, bo jedną ręką nie radzę. No, tak to wygląda. Można powiedzieć, ma taką konsystencję takich konfitur gęstych, wiecie, o co chodzi. Ale to jest dobry produkt. I tym wysmarujemy wszystkie ubytki. Oczywiście tamte ubytki, wiecie, gdzie wymieniałem i gdzie wszystko było spawane na łączeniach, to dałem elastometal. Czekajcie, już wam pokazuję. O, wszędzie na... Tutaj, gdzie było spawane, gdzie poprzepalało mi farbę, to dałem, no, dałem elastometal. Tutaj mamy, to jest, jak pamiętacie, zewnętrzna blacha, tą, którą spawałem tam od góry. Ona jest zaepoksydowana. Tu jest dany epoksyd Novola. Także widzicie, tu gdzie spawałem, to jeszcze bym musiał przeczyścić, bo jest taka, to ciemne, to jest po prostu sadza, nie? Bo jak tu spawałem, to się troszeczkę się poprzepalało. Także to jeszcze poczyszczę szczotą drucianą, delikatnie zmatuję i będziemy mogli dawać nasz ten, no, nasze tutaj te masy uszczelniające, klejące. Także tak to wygląda. Ja się biorę, przybieram się i biorę się za to, żeby już mieć z głowy chociaż ten etap. Bo pewnie ten laptop przyjdzie mi jutro, a w najgorszym wypadku pojutrze. No, troszeczkę się to przedłużyło. Ja tu jeszcze tak, wiecie, przejdę, obejrzę, czy coś jest jeszcze nie... Czy coś wymaga jakichś poprawek, czy coś. No tak, wiecie, także tak to wygląda. Roboty było trochę. No ale już jest, powiedzmy, 90%. 90% jest zrobione. Tu już przykręciłem siedzenia. Także tak to wygląda. No i dobra, tutaj widzicie, mamy naszą kaczkę w epoksydzie. Powiem szczerze, wygląda to kozacko, bo ten epoksyd zrobił się taki matowy. I ten kolor kaki naprawdę, naprawdę bardzo fajnie wygląda. No i też ten sam kolor będzie... Taki sam kolor będzie właśnie ten nasz Raptor. Właśnie zaraz się ubieram i jadę na pocztę. Prawie tydzień czasu czekania na przesyłkę. No i tydzień w plecy praktycznie, ale mam nadzieję, że dzisiaj już będzie to zrobione. Tak wygląda tył. Troszeczkę lepiej, bo tutaj jest lepsze światło, a nie chcę już tym wyjeżdżać. No, także tak to wygląda. I teraz będziemy raptorować. Dlatego nie przygotowywałem specjalnie jakoś tej powierzchni, wiecie, gdzie indziej, jak są takie coś, co by trzeba przyszpachlować, ale to wszystko nam ładnie, mam nadzieję, Raptor zakryje. I także tak to wygląda.
Traskaczka wygląda jak taki amerykański pojazd z lat 50. z tych filmów. Oni mają takie właśnie żywe kolory kaki. No ale kaczka, kaka pasuje jak ulał. Także, aha, jeszcze wam pokażę jedną rzecz. W trakcie jak mi ten epoksyd zeschł, to naprawiam sobie golfa. Tu już ogarnąłem ten jeden próg. Tam musiałem poczyścić rdze. Dałem raz to metal, ale tak sobie myślę, zdemontuję tą osłonę od kierowcy, zobaczymy co tutaj mamy. I teraz zobaczcie, co mamy tutaj. O, cały ekosystem. Małe mrowisko. Tam nawet widać, o, mrówki sobie latają. Widzicie mróweczki? Czekajcie, gdzie one są? O, tam sobie latają małe mrówki. I się zastanawiam, skąd ja mam mrówki w samochodzie? Gdzie są? O. Także widzicie. Samochód mam 2 lata i też ani razu jeszcze go nie konserwowałem. Potem płacz, że coś wychodzi. Ja tu innych pouczam, a sam się nie stosuję do swoich zasad. No nic, to wyczyszczę, wyszlifuję. Dajmy tu elastometer, bo ja nie mam czasu za bardzo się z tym babrać. Także tak to, no, tak to zrobimy. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Muszę to mrowisko usunąć. No, w końcu byłem na poczcie odebrać naszą przesyłkę z Raptorem. Znaczy, to nie jest Raptor, tylko to jest jakaś inna firma. T-Rex, coś takiego, ale to wszystko jest tak naprawdę jedno i to samo. Przychodzi w takim pudełeczku. Od razu mamy utwardzacz i no i to się wszystko miesza. Mamy tego litr i nanosimy to, a nanosimy to takim pistoletem do baranka. To samo, taki zamiast jak pistolet do baranka. Także ja sobie rozmieszam, myślę, że z 5-6 na gotowo tych szuwaksów. I zacznę sobie od dachu. Zacznę od dachu, żeby najpierw walczyć, wiecie, z drabinami, a potem sobie będę jechał już boki. Robię to pierwszy raz, dlatego zaraz sobie wezmę kawałek blachy i zrobię jakiś, wiecie, testowy naptrysk. Zobaczymy w ogóle, jak to, o co tu w tym wszystkim chodzi. Dobra, moi milcze, skończyć tą kaczkę. Kaczka już została zrobiona. Nawet nie mam czasu kręcić filmów, mam taki zapierdol, że mała bania. Ale to dobrze. Tu jest pokonserwowane. Tutaj wlałem wszędzie Noxudola 700 w te dziury, żeby to dłużej wytrzymało. Tu wymieniałem dolne progi. Tu jeszcze muszę, widzicie, mam tutaj koreczki, muszę te koreczki pozatykać. Oryginalne. Udało się coś poodzyskiwać. Tu oryginalna ta powłoka ochronna jest zdrowa, mimo 40 lat. Dlatego tylko, widzicie, tu ktoś dawał starą. Bez sensu, nowe, zdrowe. Nie ma co, wiecie, dawać nowych powłók na stare, bo i tak to się nie będzie trzymać. A tu mamy idealną, zdrową. Tutaj jeszcze trochę popsikałem tym gównem. Także tak to, tak to wygląda. Tył też, tutaj wszystko obficie zlane. Tutaj jest ten autoplastone. Bardzo fajnie się to trzyma. Jeszcze jest takie, można powiedzieć, świeże. Nawet nie widzę, co kameruję, bo mam cały telefon zapierdzielony tym smalcem. No ale mniej więcej widać. Tutaj rama, 40-letnia rama. Pamiętacie, w spinterach tu wszystko gnije, a 40-letnia rama w idealnym stanie. Czekajcie, muszę się schylić pod belką. No. Także tak to wygląda. Tu mamy zrobione, ja zaraz włożę deski. Muszę tu posprzątać, bo zobacz, jaki syf jest w tym kanale. No ale tak to jest. Także układam deski i wyjdziemy na górę i zobaczymy, jak to wyszło. No dobrze, moi mili, mamy teraz niedzielę. Piękny, słoneczny dzień. Tak wygląda nasza kaczka. Pomalowana tym specyfikiem. Oczywiście to będzie ładnie wyglądało, jak będą nowe plastiki. To wszystko będzie wymienione, bo teraz trochę szpecą, ale wiecie, to jest wszystko do ogarnięcia. Taka wyszła struktura. Czekajcie, może o bardziej tak po słońce. To będzie widać takie, no taki baranek, co tu dużo mówić. Nie jest on jakoś
za super, tak wiecie, jednorodnie ułożony, bo to malowałem go takim pistoletem, został dołączony do zestawu. Wiecie, taki pistolet wysrywa taką, powiedzmy, 5-6 cm taką kropkę i tu trzeba, wiecie, ułożyć mniej więcej, robić takie przejście, żeby to harmonijnie wyglądało. Jest to bardzo trudne tutaj takim pistoletem, no szczególnie na takiej powierzchni, tym bardziej, że to bardzo szybko wysycha. Powiem szczerze, ciężko jest, wiecie, tak to pomalować, żeby to, no, iść, jakby to powiedzieć, za mokrym. Wymienię, no, naszykowałem sobie odpowiednio wcześniej, bo to trzeba rozrobić. Utwardzasz, dodać, już tu pokazywałem. To zanim jedno dam i drugie, to już, wiecie, już zaczyna wszystko wysychać, bardzo szybko to schnie. Tutaj nie dostałem żadnego rozsiecialnika, a zresztą pewnie jakbym użył, to by zaczęło coś spływać. No, ale tak wygląda, no, wygląda ładnie. Pewnie jakby mieć jakiś do tego profesjonalny pistolet, to by wyszło jeszcze lepiej, ale myślę, że będzie dobrze. Zostało zrobione. No to oczywiście rynka została odbudowana. Robiłem tutaj doły. Doły w drzwiach i korytko. Tutaj o, trochę obficie już zlałem noksudolem 700, aż chyba za obficie, ale niech będzie. Tutaj dałem elastometal na łączenie z pawu. Także tak to wygląda. O, tu jest nasza ta, ale gorąco. Czekajcie, niech się skupi, bo się nie chce skupić. O, łączenie mojej tej, no, rynienki. Tu jest rynienka zrobiona. Od razu ją przykleiłem takim klejem. Już wam pokazuję. Myślałem nad klejem. Klej kupiłem taki, firma Wurt, dobra firma. Klej i szczeliwo, czyli to co potrzebowałem. Skleić i uszczelnić. Co dalej? No, wymienione całe tutaj do przetłoczenia blachy. No, wymienione blachy, tu drzwi wymienione. Wymieniony tutaj boczek. Trochę pobrudziłem, będę musiał tu wysprzątać. To jest pomalowane tym, o Jezus, wylatuje mi z nazwa, tym 356 UUU Interplusem, Interplus 356. Tutaj widzicie, o, jak jest pospawane, całe są tak, wiecie, poszlifowane delikatnie. Tutaj otworowo wygląda jak nity, tutaj musiałem, wiecie, trochę to wklepać i zespawane jest takim mocnym prądem do ramy, tu w tych dwóch miejscach, także ta podłoga jest połączona. No, także tak to wygląda. Drobiłem nowy stopień, bo przekręcałem już to wszystko. No, także tak to wygląda. Podszybie wymienione. Powiem szczerze, że bardzo ładnie leży. Myślałem, że będę miał problem z tym podszybie, bo musiałem go tu trochę, wiecie, doklepywać, bo nie wyglądało tak oryginalnie, ale a jest temat ogarnięty. To kawałek podszybia na górze wymieniony. No, tutaj, aha, pokażę wam, jak rozwiązałem problem z tymi, no, z tymi całymi uszczelnieniami. Wejdziemy na górę. Tutaj wcześniej sobie wszystko zaepoksydowałem. Nawaliłem tego szuwaksu z pistoletu. Paluchem przeleciałem, żeby wleciał ten plastik. No, a potem wszystko jeszcze ładnie zalałem. Zrobiłem tego szuwaksu zielonego, tego raptora. I to pozalewałem. Także podejrzewam, że to już będzie szczelne. Aha, wszystko na górze jest pomalowane. Tylko właściwie będzie musiał pomalować sobie pędzelkiem te rurki, bo już nie chciałem pistoletem się szarpać, bo to wiecie. Dach. Wszystko jest pomalowane. A te kropki to jest po prostu, bo deszcz pada, bo tu jest bardzo sucho. Także tak to wygląda. Kaczkę mamy już ogarniętą. Było przy tym trochę roboty, ale powiem szczerze, wygląda kozacko, bo już trzy osoby z drogi widziały i się spytały, panie, czy to na handel. No bo to wygląda, jak widzicie, czekajcie, z przodu to będzie lepiej się prezentować. Moja bidna czarna kaczka
porównaniu do tego kaczkowozu. No, teraz tylko powymieniać te zderzaki. Też musiałem się poszarpać, bo zderzaki wszystko było połamane, musiałem podrabiać takie uchwyty. Musiałem dorobić uchwyt na tą chłodnicę, bo był połamany. No ale wszystko mam ogarnięte. Także tak to wygląda. Mamy niedzielne popołudnie, ja muszę niestety wracać do pracy, bo mamy, nawiedził mnie drugi raz z rzędu strategiczny klient, bo robiłem strategicznemu klientowi Ducato. Robiłem mu tutaj progi. Ten oczywiście tu już musiał zahaczyć w bramę, bo nie wycelował, już jest powyginane wszystko. No, robiłem mu progi, tam gdzieś jakiś mechanik też strategicznemu klientowi coś tam powiedział, że czegoś mu tam nie dokończyłem, bo coś tam. Musiałem już tak, tylko tego nie widać, a musiałem mu tam, się okazało, tu musiałem wymieniać za tym, no, całym teleskopem kawałek tego całej blachy. No wiecie, to było wszystko skrzętnie ukryte, a też to nie była jakaś super, wiecie, to była super szybka akcja, bo to miało być, wiecie, a nie będę wiedział, ile tym jeżdżę, bo to może mi się silnik popsuć. A teraz się okazało, że jednak będzie jeździł tym do końca życia, także musi mieć zrobione dobrze, wiecie, o co chodzi. Także tu już ogarnięte mamy, strategiczny klient jest załatwiony. Filtr powietrza, filtr oleju, olej, bo wymieniałem turbo, a i tu mi polecili, żebym od razu wszystko wymienił, dlatego nie jeżdżę tym samochodem. Od razu sobie wszystko wymieniam. Wymienię nawet opony na letnie, bo nie jeździłem nim od zimy. Pozałatwiałem te mrowiska, wszystko, żebym wylazł tam metalował, poczyścił. Także na razie rdza powinna się, jakby to powiedzieć, zamknąć w sobie. No, tak to wygląda. W poniedziałek przyjeżdża do mnie następny klient, a jeszcze mam takie Mitsubishi. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Też zaraz będziemy działać takie nietypowe Mitsubishi. Takiego jeszcze nie widzieliście. Mitsubishi Canter. Już zacząłem go sobie rozbierać. Tutaj będzie troszeczkę takiej roboty blacharskiej. Nie za dużo. No ale też. O. Trzeba będzie takie, wiecie, łatki postawiać tutaj, takie pierdółki. Wszystko powycinać, pokonserwować. No tutaj mamy jakieś już, widzicie, poczyścić. Co jest do wymiany, to do wymiany. Tu właściciele mi zdemontowali pakę. Poczyszczę ramę, tutaj muszę, o, widzicie, poogarniać te korozje. Tu trzeba będzie na pewno powycinać. Tak, żeby to już służyło. Samochód jeździ całym rokiem, właściciele pojechali sobie na urlop. I tylko wtedy mogli mi dostarczyć samochód, bo samochód cały czas jeździ całym rokiem, także widzicie. Ktoś jest na urlopie, muszę robić, no ale nic, nie ma co płakać, trzeba robić. Trzymajcie się, moi mili, ja się biorę do roboty.